kolejnym odcinku Paskudnych Rozgrywek. Słuchajcie, ostatnio mój poprzedni film z serii Strong Siema PSQ The Pluton troszkę zjechaliście za to, że tam się niewiele działo, a tak naprawdę bardziej chodziło o to, że wyjeżdżał bokiem i no niewiele pokazał i to nie była bitwa, która powinna była trafić na kanał. Szczerze mówiąc, z doborem filmów do tej jakby mikroserii mam problem, bowiem one w moim założeniu mają pokazywać nie jakieś idealne zagrania, tylko właśnie bardzo szybkie rozjechanie przeciwnika w Plutonie. Dlatego mam nadzieję, że ta bitwa wam się spodoba. Bohaterami są Artornon, Grzybeczek.pl oraz Śmioszek. Wszyscy trzej na Batchatach 25T, magazynkach francuskich, pięciostrzałowych pojazdach 10 tieru średnich, którzy na mapie Ruinberg, czy to jest Ruinberg w Płomieniach, tak jest, Ruinberg w Płomieniach, zrobią moim zdaniem fajną, ciekawą, szybką bitwę, przede wszystkim ofitującą w dużo damage'u, w dużo killi. No i chyba taka jest idea tej małej jakby serii powtórek. Świeci się już artyleria, Leopard, zobaczcie, duże, dobre otwarcie tego AMX-a 1390, bardzo ładnie zaświecił 6 albo 7 wręcz czołgów, także dobry jego wyjazd. Wydaje mi się, że to był jego spot. Panowie wszyscy trzej w mieście czają się tutaj, podjeżdża nieświadom chyba niczego AMX-390, który dostaje pierwszą bułę, drugą bułę i Artornon pierwszy, zapewnia chłopakom pierwszy kill. I tak naprawdę ta bitwa zaczyna się dopiero powoli rozkręcać. Nieudany pierwszy strzał w Leoparda. Teraz wyjechanie, nie, jednak wyjechania na drugi nie będzie, ale tu jest Isk, który przebija się, niestety Grzybeczek nie trafia i piękny Amorak w wykonaniu Śmioszka. Udało się Grzybeczkowi jedną peskę wkleić, ale tutaj Śmioszek strzałem za ponad 600 punktów uszkodzeń rozbija tego Isa w drobny mak. Artornon zły wyjazd, bowiem przyjął aż 3 peski, musi pooszczędzać HP. Jednak tutaj dużo przeciwników, oni zobaczyli, że chyba nasz rush idzie tą stroną, także swoje siły troszkę przegrupowali. Jest tam Leopard, jest E50, kampi się Isu. Is 8, jest jeszcze Aufklärung Panthera, gracz Pinokio fioletowy, chyba nowe konto, bo zobaczcie, 2000 bitew, ponad 3000 WN8. Jednak ten czołg nie powinien stanowić większego kłopotu dla trzech batchatów. Zobaczcie, jest ta Aufklärung Panthera, wyjeżdża i bardzo ładna peska za 409 posłana w bok. Śmioszek dobija Leoparda pierwszego. Nie wiem, czemu ta powtórka skacze, szczerze mówiąc, nie powinno być problemów z nią. Jednak czasami się trochę przycina, a to przeszkadza w płynnym odbiorze. Zobaczcie, jest Conqueror, E50 i Aufklärung Panthera. Conqueror z E50 kampią się za fontanną, E50 na pełnym HP. Pierwszy strzał nieudany, ding. Drugi już lepszy w bok, niestety E50 się odgryza za 401, więc trzeba również się wycofać. Śmioszek w międzyczasie zmęczył drewniany nos Pinokia, więc teraz zobaczcie, Conqueror już na dobicie jednostrzałowe, E50 jeszcze ma dużo, Grzybeczek wciąż dwie pestki do dyspozycji, także można by tu jeszcze kogoś postrzelać, jeśli by tylko się nieopatrznie wystawił. I jest taka właśnie E50, która pokazuje bok wieży, pierwsza pestka w bok, druga pestka w bok, już kadłuba niestety nie weszło. Także na razie tylko 2000 punktów uszkodzeń, ale już chłopaki mają łącznie 4 kile z 5, które zrobiła cała drużyna. Miasto gdzieś tam powoli się sobie walczy, nie patrzymy na nich. Bardzo dziwne jest to, że tyle czołgów jest na tak zwanym zielonym. Teraz w czasie reloadu 38-sekundowego można spokojnie podjechać sobie niezauważonym wzdłuż tej linii 0. Będzie wtedy lepsze bicie nad czołgami, które są za tą fontanną. Tam jeszcze jest IS-8, ISU, także ich też będzie można zaskoczyć. Trzeba tylko uważać no oczywiście na Conquerora GC, który potrafi bardzo potężnie przyłożyć. Świeci się w tym momencie Grzybeczek, ale ma bardzo ładnie wyświeconego E50, dobity Conqueror przez Śmioszka, E50 przez Grzybeczka i wyjazd. Zobaczcie, jeszcze 3 pestki, IS-8 nie trafia, namierzony IS dostaje od któregoś chłopaku z Plutonu, jednak nie marnuje pestek na strzał w ruchu. Teraz zobaczcie, wyjazd, piękny strzał w Isu i jeszcze w ruchu piękny strzał również w Isa 8. Fantastyczne, dwa bardzo szybkie kile. Naprawdę nie wiem, jak tego Isu mu się udało trafić. Trzeba się schować przed Conquerorem GC, który teraz skupiał na pozycję Grzybeczka. Na szczęście nie trafia, esetka dobija esetkę, a Śmioszek Conquerora GC, zobaczcie, 11 killi, cała drużyna. Za to nasz Pluton zrobił 9 w tym czasie i teraz wyjeżdżają
Trzy, gdzie jest trzeci baczat? Jest Artornon, jedzie środkiem, dwa baczaty jadą prawą stroną, jeszcze do tego dwa małe magazynki, dwa i młodsi bracia MX-1390 również w plutonie, a Indian Panzer dostaje potężny strzał od E-setki, teraz przepchnięcie 1390, piękny strzał w ruchu, bardzo ładnie dobicie Indiana, jeszcze trzej przeciwnicy do końca, zobaczcie, Artornon w tym momencie niszczy ISA-4, T57 Heavy akurat, cztery pestki w magazynku. Jeszcze czeka na jakieś strzały ze strony sojuszników, dobicie przez Artornona i zobaczcie teraz na to, wyjazd na Centuriona, piękny skok, lądowanie, przymierzenie, ostatni frag, zapewnione braterstwo broni, 13 kili cały pluton, piękna bitwa naprawdę, 2 kile Esetka, 3 kile Artornon, 5 kili grzybeczek, 5 kili śmioszek, 3635 punktów uszkodzeń, a my przechodzimy do podsumowania. Cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ta bitwa Wam się tym razem już podobała, mimo że nie ma tutaj trzech odznak asa pancernego, to mamy medal odznakę mistrzowską drugiej klasy, braterstwo broni i ostateczne poświęcenie. Zobaczcie na to, jak panowie pięknie, zgodnie zagrali. Nie, przepraszam, ta śmioszek troszkę tylko dobijał cele. Grzybeczek 3635, Artornon 2864 i śmioszek 1539. Śmioszek sporo słabiej, ale 5 kill również bardzo się liczy. Najwięcej damage'u w zespole zrobiła Esetka, prawie 3900 po ich stronie. Zobaczcie, Isusmi Conqueror GC po 0 damage'u, najwięcej T57 Heavy 3600, ich Esetka niecałe 3000 troszkę ponad. Także naprawdę moim zdaniem fajna, szybka, przyjemna bitwa pokazująca, co potrafi zrobić pluton trzech magazynków. Tu jeszcze w ogóle też był drugi pluton dwóch mniejszych magazynków. Także tak naprawdę tutaj mamy 18 pestek wystrzeliwanych co kilka sekund za około 400 punktów uszkodzeń. To naprawdę może zrobić z każdego czołgu miazgę. 17 oddanych strzałów, 14 trafionych, 13 z penetracją, 2 przyjęte strzały, 9 wrogów uszkodzonych, 5 zniszczonych. I jeśli chodzi o zarobki, to 49 tysięcy na czysto po odjęciu wszystkich kosztów, 1417 expa, bazowego było 945, jak widzicie, najwięcej właśnie zrobił grzybeczek, potem był Artornon i na końcu śmioszek. Chociaż, przepraszam, odwrotna kolejność, w Ekspie był grzybeczek, był pierwszy, śmioszek był drugi, za to Artornon trzeci, śmioszek, ciekawe czemu, 2000 po spocie, tutaj 355, Artornon zrobił 367, musiał chyba ten AMX, tak jest, właśnie bardzo ładne otwarcie, 7 aż wrogów wyspotowanych, 2605 punktów uszkodzeń po spocie, a że to była pierwsza misja, pierwsza bitwa danego dnia, razy 5 wtedy wpadło, to 8502. Może można było w tej bitwie zrobić więcej expa, niemniej szybka, fajna, trwała 4 minuty 56 sekund. Także myślę, że tym razem powinna Wam się podobać. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, uwagi i ewentualną krytykę. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!